Witam. Jak się robi fajne biznesy w sklepach? Czy to w galeriach, czy w poszczególnych sklepach na rynku, czy w jakichś ulicach? Ważne jest, żeby mieć fajny asortyment. Dzisiaj pochodzimy sobie po różnych sklepach, przed witryny w galerii Złote Tarasy. Chciałbym mniej więcej Wam doradzić, gdybyście prowadzili biznes, gdzie co można kupić z mojej wiedzy. Oczywiście możecie z tej wiedzy skorzystać lub nie. Jest tu bardzo dużo ludzi dzisiaj, mimo że są obostrzenia covidowe. No wiadomo, każdy chcę coś kupić. Podejdźmy dzisiaj do pierwszego sklepu, jakim jest Złotnik. Piękne biżuterie i tak dalej. Gdybyście chcieli otworzyć sklep ze złotem, jest to dosyć proste. Musicie znaleźć fajne miejsce, zrobić ładny wystrój. Najlepiej też być złotnikiem, ponieważ jak będziecie złotnikiem, to będziecie mogli robić różnego rodzaju usługi, czyli powiększanie pierścionków na palcu lub zmniejszanie tych obrączek. Ważne jest, żeby to po prostu umieć lub mieć kogoś, kto to robi. Niekoniecznie musicie być jubilerem w sensie takim, że potraficie wszystko zrobić. Możecie być osobą, która to tylko zleca. I to jest chyba najprostsze, aczkolwiek wtedy już nie zarabiacie. Mój kolega prowadzi sklep jubilerski, właśnie złotniczy. I on też to potrafi robić, ale ja uważam, że niekoniecznie musisz. Ważne jest, żebyś się po prostu na tym złocie znał. Jak się kupuje takie złoto? Gdzie go można kupić? Dosyć prosto. Jeśli zaczniecie handlować złotem, no to pojawią się nagle do Was handlarze, którzy przywożą to złoto z Włoch. Najczęstszym w Polsce sprzedawanym złotem jest złoto włoskie, żółte. Ja myślę, że złotnicy na pewno by się mogli więcej na ten temat wypowiedzieć. Ja Wam tylko pokazuję, skąd oni kupują te złota. Oczywiście są duże firmy, które też produkują dla siebie, ale w większości są to Włosi, specjalizują się tam w tym, tam są duże fabryki, Włosi to doskonale robią i mają świetne wyroby. Narzuty, jakie są, nie powiem Wam, bo to jest tajemnica handlowa, ale powiem Wam, że to jest jednak około 100%, 70%, tak ja to szacuję. W zależności jaki sklep, w jakim galerii to jest. Jeśli na jakiejś ulicy z reguły tam jest taniej. Jeśli są wyższe ceny, to są wyższe. To ja nie powiem jakie są. Po prostu w tym akurat nie siedziałem, nie sprzedawałem tego, ale to moi koledzy, znajomi na tym temacie siedzą i dobrze im to wychodzi. Podchodzimy do Sephory, znanej marki z perfumami. Jest to firma, która specjalizuje się w kosmetykach, perfumach. Ja osobiście byłem we Włoszech i to ciekawe jest, że te towary, które tu są oferowane, to we Włoszech też pod marką Sephora były o 25-30% taniej. Jeśli wyjedziecie do Niemiec, będziecie w Niemczech, to na pewno 10-15% ten sam produkt jest taniej. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce towary są droższe, mimo że mniej zarabiamy. Kiedyś była to różnica akcyzowa, ale ta akcyza została zniesiona, a ceny zostały takie, jakie są. Zobaczcie, będziecie kiedykolwiek w Niemczech, w jakimś sklepie, jeśli coś tu kosztuje 60-70 euro, to tam zawsze to jest około 10-15% tańsze w Niemczech, w każdym sklepie, pod tą samą marką. Dlaczego sklepy w galeriach handlowych się utrzymują? Ponieważ jest tu multum ludzi, którzy ciągle coś szukają, ciągle coś kupują. Mimo że ceny są wyższe niż na sklepach, na rynku na przykład, czy na jakichś tam centrach miast, w galeriach handlowych z reguły ceny są wyższe. Jeśli szukacie fajnych towarów do swoich sklepów, to
Rozejrzyjcie się w centrum hurtowe Ptak pod Łodzią w Tuszynie lub Maxim pod Warszawą obok Janki chyba to się nazywa. Tam są potężne hurtownie, gdzie hurtownicy, którzy sprowadzają w kontenerach towary, sprzedają ten towar na cenach hurtowych też. Tam detal możecie też kupić, ale raczej wolą sprzedawać to hurtownikom. I tam macie praktycznie to, co tu w galerii, o wiele, wiele taniej. Fajne towary są, ja zawsze kupowałem w Tuszynie. W Tuszynie zawsze był bardzo duży wybór. W Maksimie nie lubiłem tego centrum hurtowniczego, ale jak ktoś ma blisko z Warszawy, czy tutaj z tej strony, to bardzo sobie też można tam kupić, co się chce do swoich sklepów. Oczywiście, jeśli ktoś chce kupić sobie prywatnie, tam też pojedziecie i pójdziecie po takich dużych sklepikach i w tych sklepikach możecie sobie kupować nawet detalu. Jeśli na przykład cena hurtowa, tam jest sweterka 50 zł, to Wam sprzedają za 60. Zabawa polega na tym tylko, że tam są fajne modele, takie modele, których nigdzie indziej nie ma. Bardzo fajne buty można znaleźć. Jeśli dziewczyny lubią buty, to moje koleżanki zawsze się tam ubierały. Ja zawsze jechałem i tam kilka tysięcy złotych wydałem, ponieważ cała moja rodzinka kupowała dla siebie od kurtek do buty, bo to jest taki wyjazd na jeden dzień, ale zawsze był owocny. Fajne nowe wzory, które nie są pokazywane w innych sklepach. Także też polecam takie miejsce na zakupy. A czy handlowałem zegarkami, tak jak tutaj są na wystawie? Są piękne zegarki markowe różnych marek. No powiem Wam, że też miałem sklep z zegarkami. Ja akurat te zegarki kupowałem w hurtowni. Są w Polsce pełno takich hurtowni, które specjalizują się w sprzedaży zegarków. No i kwestia, jaką markę sobie wybierzecie. Jeśli chcecie tutaj Michael Kors czy coś takiego, są przedstawiciele, którzy sprzedają takie zegarki. Więc nie jest to żaden wielki problem, żeby otworzyć sklep z zegarkami lub jakąś inną biżuterią. Witchen. Znacie tą markę? Marka ta powstała, myślę, około 20 lat temu, kiedy ja też zaczynałem w sklepach. I ta marka powstała, że oni zaczęli produkować i sprowadzać portfele z Chin. I torebki. Tak jak tutaj mamy. I te portfeliki, na przykład właśnie takie, jak tutaj jest. Taki mały portfelik, rękawiczki. Ja miałem sklep wtedy w galerii handlowej w Mikołowie, w Bielsku i w Sosnowcu. I marka ta specjalizowała się wyłącznie w galanterii skórzanej. Sprzedawali torebki, sprzedawali rękawiczki. Teraz widzę, że przeszli już buty, ich asortyment przeszedł nawet w jakieś torby podróżne, plastikowe. Już to nie jest tak jak kiedyś. Widzimy tutaj kurtki skórzane. Jak ja handlowałem w sklepach, to nie mieli odzieży skórzanej. Oni dopiero weszli później. Taką drugą marką to była marka Ochnik, ale jej już nie widzę na rynku. Nie wiem, czy ona jeszcze prowadzi biznes, czy nie. Ale w galerii handlowej akurat tu widzimy portfeliki. Tak, w galerii handlowej w tej chwili to akurat jest przede wszystkim Witchen. Duża firma, zarobili. Historia jest taka, że dwóch braci pojechało na wycieczkę do Chin i zauważyli, że tam jest bardzo tanie wyroby skórzane. Sprowadzili najpierw małą paczkę, szybko się sprzedało, z dużą marżą. Przybili znaczki, bo to było bardzo proste, przybili znaczki na... zrobili sobie fajne logo, bo to jest ważne. I dzięki temu zaczęli sprzedawać pod marką Witchen. No, ta marka po prostu pobiła wszystko, co było w Polsce w tamtym czasie, bo bardzo dobrze się sprzedawali. Zrobili dobrą reklamę i to była bardzo poszukiwana marka, a tajemnica polega na tym, że mieli bardzo dużą zyskowność. To portfelik, który kosztował 1 euro, oni tu w Polsce sprzedawali po 10 euro. Także zwróćcie uwagę, jak ważna jest duża zyskowność. Jeśli macie bardzo dobrą zyskowność, to potraficie bardzo szybko zarabiać pieniądze. W dzisiejszych czasach, podejrzewam, takiej dużej zyskowności już nie ma, jak w tamtych czasach.
ale myślę, że jednak trzeba utrzymać, kiedy sprowadzacie towar, że te 200% narzutu powinno być. Przykład, że coś kupujecie za 10 euro, to sprzedajecie za 20-25 euro w hurcie. Na przykład, tak myślę, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo ostatnio ktoś mi zarzucił, że się mylę, ale to była kwestia tylko taka, że ja mówiłem o marży, myśląc o narzucie, a faktycznie tam był mój błąd, że myślę o narzucie. Moim zdaniem narzut musi być jednak dosyć wysoki, żeby się to wszystko pospinało finansowo. Przykładem takim, że jest duża zyskowność i duża marżowość, to jest firma Apple, która sprzedaje swoje towary z dużym zyskiem. Zauważcie, że nowy telefon kosztuje 5 tysięcy, komputer kosztuje 10 tysięcy, a inne porównywalne klasy są o połowę tańsze. Telefony kupicie dobre klasy za 1000 zł, 1500, a iPhone już musi kosztować dużo pieniędzy. Dlaczego takie? Bo są takie drogie, jest, ponieważ tam jest technologia troszeczkę wyższa, ale te narzuty są jednak zdecydowanie dużo wyższe i dzięki temu firma Apple jest jedna z najbogatszych na świecie. Voyaz to jest kolejna firma, z którą handlowałem, mając sklep z odzieżą skórzaną. Oni przywozili do mnie też galanterię skórzaną i buty. Ta firma też jest bardzo znana, mają bardzo fajne wyroby skórzane. Jest to polska firma z Podhala i naprawdę ja osobiście lubię ich buty. Dlaczego dzisiaj tak chodzę i po co pokazuję Wam te sklepy, choć uważacie, że pewnie nie otworzycie nigdy takiego sklepu? Właśnie dlatego, że spróbujcie, bo moim zdaniem, zobaczcie, wszystkie firmy, które tu są, jednak się utrzymują. Czy zarabiają? Tak, bo gdyby nie zarabiały, w życiu by tutaj nie otwarły sklepów albo swoich stanowisk, a produkty, które sprzedają te sklepy, są też do nabycia normalne w sieci handlowej. Nie mówię tu o sklepach, tylko w hurtowniach lub bardzo podobne. I teraz, jeśli wymyślicie swój produkt, który będzie dobrej jakości i będzie się dobrze sprzedawał, to jak najbardziej powinniście znaleźć się w takiej klasy galerii handlowych, ponieważ tu znajdziecie dużo klientów i nawet jak ten towar będzie drogi, ale będzie dobry, to będzie się sprzedawał. Ja pamiętam kiedyś, jak przyjechał do mnie handlarz, nie źle powiedzieć, dostawca towaru, który sprowadzał bezpośrednio torebki z Włoch. Już nie pamiętam tej nazwy, ale była to tak piękne torebki, które nie były w żadnych galeriach handlowych. Mimo że one kosztowały dużo więcej niż normalne torebki, one się po prostu sprzedawały na pniu. Ponieważ były indywidualne, były niespotykane, były piękne i ile przywieźli wtedy, tyle zawsze sprzedawałem. Kiedy pojechałem do Włoch, zobaczyłem, że pojechałem do tej fabryki, oczywiście też kupiłem w dobrych cenach. Narzut ja rzucałem wtedy około 100% i dalej mi się to sprzedawało świetnie. Problem polega na tym, że mnie się nie chciało tam później jeździć, więc dalej brałem tego dostawcy, bo szkoda było mi czasu. Niemniej jednak mówię o tym, że jeśli znajdziecie dobry towar lub dobrą usługę lub to, co chcecie sprzedawać i potraficie za to dostać dobrą cenę, to nie powinniście się wahać, ale spróbować trafić do galerii handlowej. Jak się wchodzi do galerii handlowej? Musicie znaleźć firmę, która komercjalizuje obiekt handlowy i z nimi wynegocjować cenę za dane miejsce, które jest dostępne. Dzisiaj przechodziłem, było parę miejsc w Złotych Tarasach, gdzie są sklepy zamknięte, ponieważ pewnie COVID spowodował, że te firmy nie wytrzymały płacenia czynszów za te lokale. Tu jest dosyć bardzo wysoki czynsz, ale myślę, że dzięki temu, że jest sklep otwarty, naprawdę można tutaj zarobić. W okresie przedświątecznym tu są tłumy i co nie przywieziecie, wszystko się sprzeda. Także ja osobiście bardzo zachęcam do otwierania w galeriach handlowych
sklepów, tylko zauważcie, że dzisiaj nie każda galeria handlowa jest dobra. Trzeba szukać takiej galerii handlowej, gdzie ludzie lubią chodzić. W galeriach handlowych, gdzie jest mało ludzi, nie otwierajcie sklepów, bo niestety stracicie pieniądze. Kolejna polska firma, która wyspecjalizowała się w szyciu butów. Widzę też jakieś galanterie skórzanej. Znam tą firmę, mój znajomy dostarcza im skórę do produkcji, ale ta firma też bardzo dużo szyje za granicą i skórę sprowadzają z Chin, z Bangladeszu, ponieważ tam jest taniej. Ale chcę powiedzieć Wam, że przede wszystkim każda firma polska, która jest prężna, potrafi w galeriach handlowych zarabiać pieniądze. A tu macie tą firmę Ochnik, o której mówiłem, że jej nie widzę, a też z tą firmą handlowałem. Oni kiedyś właśnie też specjalizowali się w szyciu odzieży skórzanej i galanterii. Dzisiaj już przeszli też na szycie z włókniny, szycie z materiałów sztucznych, bo ponieważ odzież skórzana już wyszła z mody i nie za bardzo się sprzedaje. Kończąc ten spacer, namawiam do prowadzenia działalności gospodarczej. Ja, jak pamiętacie, mówiłem, że ja zaczynałem od stolika i handlowałem na ulicy. Później byłem w galeriach handlowych, miałem swoje hurtownie. Dzisiaj już tego nie prowadzę, bo mi się nie chce, tylko prowadzę agencję pracy. To jest to, co mi zostało, bardzo to lubię robić. Więc namawiam ludzi, którzy są przedsiębiorczy, do rozwinięcia tego biznesu i szczytem handlowym moim zdaniem jest wtedy, kiedy będziecie w takich galeriach jak tutaj. Życzę wszystkim powodzenia, którzy wysłuchali ten materiał. Jak się podobało Wam, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępnianie. Dzisiaj taki spacer pokazuje, że można robić biznes. Ja ten biznes robiłem i wiem, że się mi to opłacało. Zarobiłem dzięki temu trochę pieniędzy i czego Wam życzę. I życzę Wam przede wszystkim też zdrowia. Oglądajcie też mój kanał Twoje Zdrowie 24.eu. Tam właśnie też otwieram nowy pomysł na biznes, czyli wszystko, co związane ze zdrowiem. Ale to już tam na tym kanale możecie sobie zerknąć. No to co? Cześć Wam!